No witam kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki filmik, bo chciałam wam pokazać oto tą piękną brugmansję. Wiecie co, uśmiecham się, bo nie wiem czy mi teraz się uda. Bo chcę wam powiedzieć, że zapach jest oszałamiający. Udało mi się, słuchajcie, śmieję się, bo przed chwilą nie mogłam w ogóle wypowiedzieć tego słowa. Strasznie przekręcałam i mąż się ze mnie śmiał. No dobrze, ale zobaczcie, ile ona ma kwiatów. I naprawdę pachnie bardzo, bardzo mocno. Ona w zeszłym roku była posadzona tu, przed tym ogrodzeniem. Ona ma bodajże, słuchajcie, 2 lata czy 3? Wiecie co, ja dobrze nie pamiętam, ale ona ma... Nie, 2 lata ma. 2 lata ma? Mężu, ta brugmansja, to ile ona ma? No i od kiedy ją mamy, od tej sadzonki? 2 lata? 2 lata, może mój 2 lata. Tak, 2 lata, bo przecież ona w zeszłym roku była posadzona. No tak, bo był jakiś tam pierwszy filmik o niej z zeszłego roku przecież chyba, tak? Nie, 3 lata. No nie wiem. No w zeszłym roku się rozrosła, no ale rok wcześniej to przecież rosła tam przy furtce. Przy furtce rosła, co zasłoniła całą ścieżkę przecież, a potem ją do donicy przesadziliśmy. No to 3 lata ma, już doszliśmy do tego, ile ona ma. 3 lata, ale słuchajcie, ja ją oczywiście na zimę bardzo mocno przycinam, no bo no nie zimuję jej w takiej formie, bo by mi w ogóle do pokoju zimowego nie wlazła. I ona no, wypuszcza później, tak, na wiosnę tyle pędów, no i zaczyna pięknie kwitnąć. Także zobaczcie, tu obok mam taką, wiecie co, sadzonkę. W zeszłym roku, tato w zeszłym roku była kupiona w Biedronce jako maleńka sadzonka. Były jeszcze 2, ale wiecie co, to jednak o, to strasznie chorowało, tamte 2 to w ogóle mi zdechły, a ta była kupiona po prostu zwyczajnie na targu i zobaczcie, jaka zdrowa roślina, bardzo fajna, bo wiecie, no brugmansja jak zacznie chorować, to ona już no nie będzie, wiecie, jakoś tak zadowalająco nam rosła. Chociaż ta, no jakby troszeczkę się wykurowała, bo ma tu jakieś pąki. Ma tu jakieś pąki. No może też jakby miała, wiecie, większą donicę, no bo ta duża, no to jest w gruncie posadzona, więc dlatego ona jest taka wielka, tak? Większą doniczkę, no ale jak na tak w zasadzie niedużą tą brugmansję, no to ta doniczka jest naprawdę wystarczająca, a pomimo to no chorowała, strasznie chorowała, dopiero teraz jakoś tak jakby lepiej jej się zrobiło, tak? Także ważne jest to też, jaką sadzonkę kupimy, może szybciej, gdzie kupimy, dlatego że wiecie, no siostra też kupiła sobie takie właśnie 2 czy 3 sadzonki, no i wtedy i mi kupiła, tak? No to u niej to w ogóle chyba już nie żyją, bo po prostu zdechły. Czym to było spowodowane, nie wiadomo. Natomiast ta właśnie od samego początku, tylko ją posadziłam, wiecie, nawet nie posadziłam za pierwszym razem do gruntu, tylko ją tak troszeczkę z doniczką wkopałam, wiecie, do gruntu i po prostu no zwariowała ze swoim wzrostem. Teraz wygląda tak. Nawet jak tutaj stoi, to aż mi się w głowie od tego zapachu kręci, także wiecie, nie radzę gdzieś tam blisko altany sadzić takiej brugmansji, bo zapach jest bardzo ładny, ale i bardzo mocny, tak? Także tak, kochani, tak ona właśnie wygląda. Chodźcie, może jeszcze pokażę wam te swoje 4-letnie bananowce, no bo te to są dużo młodsze, tak, no bo tak jak kiedyś wam mówiłam, tak dla moich nowych widzów, bo na pewno no nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy tam oglądają jakieś stare filmy moje, także to są sadzonki, które ja sama rozmnożyłam, wyprodukowałam. Wygląda to tak. Ciemno już się robi, bo wiecie, ja to jak zwykle
biorę się za nagrywanie, jak się ciemno robi, no ale wiecie, w ciągu dnia po prostu, no człowiek nie ma czasu, tak, nie ma czasu, a znalazłam chwilę, więc chciałam Wam pokazać. Może pójdziemy sobie od drugiej strony ogrodu i pokażę Wam dokładnie te moje czteroletnie wielkoludy. Słuchajcie, mam tu na podjeździe wysypany taki żwirek, jak chodzę po nim, to jest wrażenie, jakbym po jakimś zamarzniętym śniegu chodziła. No to są właśnie te moje dwa pierwsze. Od nich zaczynałam swoją uprawę tych bananowców abysyńskich. To jest bananowiec Maurelii. To też jest sadzonka wyprodukowana przeze mnie. No i zobaczcie. No i zobaczcie, jak myślicie, ile one mogą mieć na tą chwilę obecną metrów. Oczywiście ten rącznik ściga się z tymi kolosami. Też nie przypuszczałam, że on taki duży urośnie. Wiecie, co prawda, to wiecie, to jest, te rośliny są posadzone w takiej no, podwyższonej skrzyni, ale ona nie jest jakoś tak super wysoka. No, trzeba by było odjąć, ja wiem, jakieś 40 może do pół metra centymetrów od wysokości tej, nie wiem, rzeczywistej, jak to nazwać. Także zobaczcie, ile, jak myślicie, ile one mogą mieć wysokości. A może, o, strzelajcie w komentarzach. Ja Wam tylko powiem, że garaż ma, ile garaż ma wysokości z przodu? 2,80. Garaż ma 2,80. Ojej, słabo widać, o teraz jest dobrze widać, włoszczyło się. A zobaczcie, liście wystają. No sporo ponad garaż. Tutaj trochę trudno jest odzwierciedlić właśnie tutaj telefonem to, ale o, mój mąż włączył. Festyn robisz? Mąż sobie taką taśmę, wiecie, tutaj na garaż sobie zamontował i sobie różnego koloru światełka ustawia. No dobra, miał taśmę. Także zobaczcie, kochani. Zobaczcie też na te ich niby pnie, tutaj z moją dłonią. O. Zobaczcie, o, tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Obok rośnie kordelina australijska. No i przy wyjściu z podwórka, z ogrodu, właśnie są jeszcze posadzone też te moje olbrzymki. Moje sadzoneczki maleńkie, strasznie maleńkie są. No właśnie, ale słuchajcie, o, przypomniało mi się, bo ja tak, wiecie, przepraszam Was, bo ja tak często mam, że ja zaczynam coś mówić i jakby, wiecie, coś mi innego do głowy przychodzi, nie kończę jednego, a zaczynam jakby następne zdanie w ogóle od czapy, tak? Także, bo chyba nie powiedziałam o tym, co w komentarzach macie napisać mi na temat tych bananowców. Napiszcie, no, zgadujcie, ile one mogą mieć wysokości na tą chwilę, skoro garaż ma 2,80, tak? 2,80? Także tak. No i napiszcie mi też, czy byście chcieli pospacerować sobie po moim całym ogrodzie. No to też tak dla nowych widzów, bo nie wszyscy widzieli. Ostatnio sporo osób zasubskrybowało mój kanał, także zapraszam serdecznie do oglądania. No i co, tyle na dzisiaj. Taki króciutki filmik. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!